Witajcie, kochani. Jak zapewne zauważyliście, jestem w zupełnie innym otoczeniu i nie zrobiłam nagłego przemeblowania w domu, gdyż jak Wam obiecałam, będę nagrywała w innych miejscach filmiki. Nie wiem jeszcze dokładnie, kiedy będę nagrywała na dworze, ponieważ mała jest możliwość, żebym łaziła z kamerką, z telefonem, jak się okazuje, bo ludzie tutaj są jacyś dziwnie wyczuleni na te telefony. Ale postaram się Wam na przykład z perspektywy balkonu trochę pokazać otoczenie najbliższe, ponieważ tutaj mamy dwa balkony, jeden jest zagracony, ale na jeden można spokojnie wejść. No cóż, pomimo tego wszystkiego, co się tutaj dzieje, udało mi się już trochę zaklimatyzować, bo może przyjeżdżam tu często, ale za każdym razem ciężko mi się przyzwyczaić. Przyjeżdżałam tu w różnych okolicznościach, w różnych stanach emocjonalnych, więc w sumie teraz jestem na takim dziwnym gruncie. Przy okazji chciałam Was zapytać, czy nie przypadkiem nie macie ochoty na przykład, jeżeli będzie tu 10 łapek w górę, to czy nie chcecie, żebym pokazała Wam mojego fidget spinnera? Bo wczoraj właśnie kupiłam sobie tego fidget spinnera. Nie tak dla szpon, tylko żeby w ogóle zobaczyć, jak się tym bawi w ogóle, tak, żeby mieć na własność, nie? No i jeżeli będzie tu 10 łapek w górę, to po prostu zrobię z tym osobny odcinek. No cóż, dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o kilku różnych rzeczach, ponieważ nie nazwę tej serii, bo to nie będzie seria, to będzie kilka takich różnych, mieszanych odcinków i nie widzę sensu w prowadzeniu kolejnej serii, skoro już mam chyba ich z 5. Bo odpowiadajka, moje straszne historie, MSP, degustuję i testuję. I moje historie, takie inne, to 5 łącznie. Słuchajcie, chciałam Wam trochę opowiedzieć o ludziach, którzy się otaczają wokół mnie, którzy otaczają mnie. Oczywiście nie mówię tu o wszystkich, ponieważ poza tymi okropnymi jest również grono miłych, uroczych i sympatycznych osób, które na pewno bardzo mi pomogły. Jednakże chciałam Wam opowiedzieć o tej drugiej grupie. Nie będę mówić konkretnie jakich. Bo to, że się z kimś nie przyjaźnię, znaczy, że nie widzę tego, co się wokół dzieje. Jest to grupa osób dosadnie rozpieszczonych przez życie. Mi mówią, że wymyślam, że przesadzam i że gówno wiem o życiu, ale ja znam poza sobą wiele osób, które pomimo młodego wieku dużo w życiu już przeszły. Są osoby, które pomimo młodego wieku już dużo przeszły w życiu, ale są też osoby, które pomimo naprawdę wielu, wielu lat przebywania w tym świecie przeszły tak mało, że żyją tak beztrosko, jakby życie miało się nigdy w ogóle nie skończyć. Są wredne, apodyktyczne i podłe, choć czasami dwa przypadki, czyli młodość plus takie zachowanie idą ze sobą w parze. Co jest niestety dosyć częstym przypadkiem, jeżeli biorąc pod uwagę, że 3/4 moich koleżanek, ja nie mówię, to znaczy nie koleżanek, tylko osób, które spotykam, jest to rozpieszczona do granic możliwości, bo krzyczą, kiedy czegoś nie dostaną i uważają się za fejmy, to po prostu nie mam zamiaru tego kwestionować, bo nie chcę wpaść nikim w konflikty, chociaż świata i tak nie zadowolę, tak? Zdaję sobie sprawę, że takie osoby są wredne, ponieważ im się w życiu nie udało. Są zazdrosne dlatego, że komuś się udało i próbują wyładować swoją negatywną energię na osobie, która dobrą energię rozsiewa, energię, którą stara się zdradzić innych. Bo nie wiem, czy zauważyliście. Jest taki na przykład przykład. Taki przykład. Załóżcie sobie nowiutką, niebieską bluzeczkę, bardzo zadowoleni jesteście z tego i nagle wchodzicie do szkoły. No i wśród Waszych znajomych znajdzie się ta znienawidzona dziewczyna o długich blond włosach, która zawsze nosi najdroższe ubrania. W rzeczywistości wołają na nią pustak, bo może i ma wiele plastiku z przodu, ale w środku posiada brak duszy. W środku znaczy się jest brak duszy. Mówi Wam, że wyglądacie w niej grubo. Szczerze mówiąc, ja takich osób traktuję jak debili i wariatów, ponieważ to jest toksyczne otoczenie. Sama miałam przez rok do czynienia, rok dlatego, że powtarzam klasę, ale to dlatego, że miałam w tym roku, dobra, dużo powtarzam słów, ale trudno, miałam w tym roku wiele przeżyć, które od zeszłego września do końca bodajże maja i początku czerwca przeżyć, które
sprawiło, że bardzo się zmieniłam o 180 stopni, które wpłynęły bardzo negatywnie na moją psychikę troszkę, ale mówi się trudno. Chcę Wam powiedzieć o takich osobach. Otóż takie osoby są najprawdopodobniej niedowartościowane przez otoczenie i próbują odbić swoją frustrację na ludziach, którzy są mili, bo są zazdrośni o to, że ktoś dostaje niż od niego, na przykład, że wy dostajecie więcej miłości, więcej uwagi, więcej zainteresowania. Bo nie wiem, czy wiecie, to może was trochę podnieść na duchu, ale te wszystkie laski, które mają 3 kg tapety na twarzy, które mają najwięcej na świecie ubrań i najdroższe na świecie marki różnych ubrań oraz także, nie wiem, kosmetyków, po prostu są sztuczne. Nie mówię tak, żeby ich obrazić, ale to jest wszystko sztuczne. Rodzice próbują wynagrodzić dzieciom to, że nie mają dla nich czasu drogimi gadżetami, przedmiotami, kosmetykami, które w rzeczywistości jeszcze bardziej je dołują, bo dzieci wmawiają sobie w ten sposób oraz młodzież, że nic nie znaczą dla rodziców. Stając się więc zepsuci i cyniczni, dokuczają wszystkim wokoło. Jeżeli jednak widzicie takie osoby i są dla Was wredne, to bądźcie świadomi tego, że tak naprawdę pod tą wredną osłoną w środku kryje się bardzo wrażliwa osoba. I może sobie gadać na K, na H, na P różne przekleństwa, ja już nie będę cytować, bo jeżeli nie przeklinam, jeżeli nie ma potrzeby, żebym przeklinała, to tego nie robię. To wówczas macie już dowód na to, że ta osoba ma problemy ze sobą, to wy jesteście w porządku. Bo nie wiem, czy wiecie, ale osoby takie dowartościowują się, próbują, przepraszam, podbudować swoją wartość, dołując innych. To jest jak błędne koło, które nigdy się nie skończy, póki one same nie zobaczą swojego błędu, co raczej nie przyjdzie im prędko, bo są zbyt zadufane w sobie. Obrażając Was, próbują zapomnieć o tym, jakie są naprawdę. Niekochani często, niezauważani przez swoich rodziców, nielubieni przez rówieśników, którzy znają ich prawdziwą naturę. Więc jeżeli zobaczycie na ulicy kolejną sztuczną Barbie, która będzie śmiała się z Waszego wyglądu, uśmiechnijcie się do niej, bo tak naprawdę nie macie pewności, kim ludzie są. Ludzie są świetnymi aktorami, moi drodzy. W życiu potrafią grać uśmiechniętych ludzi, będąc jednocześnie smutnym. Tak samo jest z tymi sztucznymi dziewczynami, które grając odważne, otwarte i mega bogate, w rzeczywistości są szarymi myszkami, pozbawionymi dużej ilości miłości oraz zadufani w sobie, bo tak naprawdę to człowiek od początku nie rodzi się zły, tak? To otoczenie zmienia człowieka. Ja też kiedyś byłam bardzo otwarta, byłam zbyt naiwna i zbyt ufna, więc nie dziwcie się, jeżeli jestem czasami zbyt zamknięta w sobie. Pamiętajcie również o tym, że jeżeli uważacie mnie za osobę okropną, dlatego jak nagrywam, dlatego jak się zachowuję, to znaczy, że to Wy macie problem, bo jeżeli nie potraficie akceptować innych w 100%, to jakim cudem mam uwierzyć, że akceptujecie siebie? Przecież to widać, jeżeli człowiek jest tak naprawdę szczęśliwy lub nie. Mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy. Czasami, kiedy patrzę na czyjeś ręce i dłonie, a masz na zaprezentowanie się maksymalnie 3 minuty z tego, co czytałam, to już widzę, jaka osoba jest. Możecie mi nie wierzyć. Nawet nie muszę jej widzieć. Wystarczy na przykład, że wyślę mi swoje zdjęcie. Wystarczy spojrzeć w oczy. Możecie mi nie wierzyć. Ja mam to gdzieś. Ale jeżeli często osoba patrząc Wam intensywnie w oczy i robi to bardzo, bardzo często, możecie już wiedzieć, że stara się w ten sposób ukryć swój lęk i strach przed tym, że odkryjecie jego prawdziwą naturę lub jej. Te wszystkie chamskie komentarze pod Waszym adresem są tak naprawdę przykrywką dla ich wrażliwego zachowania, gdyż dziewczyny lub chłopcy tacy myślą, że jak już sobie wyrobią złą opinię, to wówczas będą musieli taką grać do końca swojego życia i starają się, nawet kiedy już stracą pewność siebie, grać twardzieli, żeby tylko nikt nie poznał ich wrażliwej natury. Ja o tym wiem, ponieważ spędziłam bardzo duży okres czasu, o aż 10 lat, w towarzystwie takich osób. Poznałam mnóstwo cynicznych, fałszywych, zakłamanych osób oraz wrażliwców, którzy podawali się za twardzieli.
Ja chciałam tylko powiedzieć to, co sądzę na ten temat. Nie musi Ci się filmik podobać, nie musisz lajkować mojego filmiku. Ja oczywiście się nie wymądrzam, tylko chciałam z Wami się podzielić moimi obserwacjami. No tyle w tym odcinku. Piszcie, czy chcecie odcinek z moim fidget spinnerem. Pokażę Wam go, bo kupiłam go na dworcu, co prawda, bo babka robiła przecenki, więc wiecie, 15 zł może być. Ale mówi, jak to się mówi, nie, co się, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. A tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, miłych wakacji Wam życzę i przede wszystkim, żebyście uwierzyli w siebie, bo naprawdę w tych czasach oryginalność tracić jest łatwo, ale żeby ją odzyskać, to już nie. Trzymajcie się, pa.